Miłość jest wszystkim. W niecodziennej jest pan tam roli, ponieważ w roli Mikołaja. No to jest rola niecodzienna. Być może nawet raz w życiu się ją gra. Na pewno jest to ciężar pewnej odpowiedzialności i wyzwanie, bo takich świętych Mikołajów w kinie było sporo i często były to bardzo fajne postaci. Pozdrowienia dla Tomasza Karolaka na przykład. Tak, no więc sztuką jest na pewno zrobić to prawdziwie, a jednocześnie trochę inaczej niż to, co widzowie już znają. Ale prywatnie kiedyś przebierał się pan za Mikołaja? Nie, nie przebierałem się. Być może właśnie to, że była we mnie taka potrzeba niezrealizowana od 50 lat, sprawiło, że z dużym entuzjazmem rzuciłem się w wir tworzenia tej postaci.